szczytnym celu i z nadziejami na lepsze jutro. W sobotę za salą wiejską w Kłodzie odbył się wyjątkowy festyn charytatywny na rzecz Tomasza Smektały, który zmaga się z nowotworem. Mieszkańcy zorganizowali to wydarzenie, aby wesprzeć swojego sąsiada w trudnym momencie. Tomek potrzebuje pomocy, potrzebuje aktualnie funduszy na dokładną diagnostykę, ponieważ choruje na nowotwór z przerzutami dotrzewnej, aczkolwiek nie wiadomo dokładnie, gdzie jest ten punkt wyjścia. Dlatego no tutaj w Izraelu przeprowadzają wszystkie badania, ale no są bardzo kosztowne. Festyn obfitował w liczne atrakcje, takie jak przelot helikopterem, przejażdżki zabytkowymi pojazdami czy pyszne potrawy z licznych food trucków. W akcję włączyły się również koła gospodyń wiejskich, które serwowały ciasta i tradycyjne specjały. Licytacje i cegiełki pozwoliły zebrać znaczną kwotę na leczenie Tomasza Smektały, a atmosfera tego dnia była pełna życzliwości i wsparcia. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne inicjatywy charytatywne. Zawsze pomagamy do końca, także planujemy na grudzień morsowanie w Osiecznej dla Tomka. Tutaj też lokalne osoby cały czas działają, są zbiórki odzieży. I 16 listopada będzie też tutaj u nas w Kłodzie, w tym samym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, będzie kiermasz ubrań. Także też będzie można za drobną opłatą wymienić swoją szafę. Cały czas można wspierać Tomasza Smektałę w jego walce, wpłacając m.in. na zbiórkę na portalu Się Pomaga. Jak pokazali mieszkańcy, wspólne działania mogą przyczynić się do zmiany biegu wydarzeń.